Narratorem tego filmu jest Jerzy Jachowicz, dziennikarz, który za odważną walkę z bezprawiem i światem przestępczym zapłacił cenę osobistej tragedii. Na tej samej szali kładzie słowa prawdy i swój życiorys. To kraj, w którym żyjemy, o naszych złudzeniach dziś trochę opowiemy. W krainie złudzeń spełnisz swe marzenia, za pół darmo kupisz brykę, brykę do jeżdżenia. W krainie złudzeń policja nic nie może, a szara strefa sięga od Tatr po morze. Nikt o niej nie wie, choć wszyscy się w niej znają i wspólne interesy świetnie rozkręcają. Posłuchajcie historii o złodziejach samochodów, wiele mniej domysłów, a mało dowodów. To historia długa, napisało ją życie, a głównym jej tematem jest bryk życie, bryk życie. Ja rozmawiałem niedawno z bardzo poważnym gangsterem. Przywieziono mnie do niego w nocy, do willi, która wygląda jak pałac. Strzegły tę willę dwa potężne Brytany i ten człowiek, około 40-letni, mówi do mnie tak. W pewnym momencie siedzieliśmy całą noc. Proszę pana, wie pan, czy mnie interesuje, kto tam jest premierem? Czy mnie interesuje, proszę pana, kto jest szefem głównym policji? Czy szefem MSW? Proszę pana, my żyjemy we własnym świecie. My jesteśmy poza tym oficjalnym światem. Co pan chce, żebym ja panu przywiózł ze Stanów? Co pan chce? Czy pan chce Picassa? Czy pan chce samolot prywatny? Czy pan chce dobry samochód? Czy może pan chce jakąś piękną dziewczynę? Proszę złożyć zamówienie, my to panu załatwimy poza obiegiem państwowym. Nas państwo, proszę pana, nie interesuje, dlatego że my potrafimy sobie zorganizować życie poza państwem. Kim byłeś? Byłem trybikiem w maszynie, głównie byłem kurierem. I co, godziłeś się, żeby zostać takim trybikiem? W pewnym sensie. Musiałem być trybikiem, żeby ewentualnie w przyszłości być tym większym. Poza tym nie miałem wyjścia, albo to, albo nic. Albo posada państwowa, wegetacja, nie? Oczywiście starałem się już samodzielnić, starałem się robić to na własny rachunek. Ale to nie jest takie proste w tym wszystkim. Bo widzisz, oni mają taki podział, to są monopole, mają taki podział, nie? Że w pewnym sensie mają wyłączność. Ty na przykład nie wiesz, od kogo on bierze dokumenty, nie wiesz, nie wiesz, ile mu płacisz, nie wiesz, gdzie go może znaleźć. Można ostro iść do góry, ale możesz zostać udupiony, bo ktoś się wkurwi, że zabierasz mojego pieniądze, bo przestaje na tobie zarabiać. W parkingu za kratami stoją bryki, bryki kradzione nocami, siuje Janusz i chłopcy od Nikosia, ojca chrzestnego, naszego bossa. Tutaj znajdują się różne modele samochodów produkcji zagranicznej, głównie marek niemieckich, tak jak Volkswagen, Audi, Mercedes. Tudzież samochody sportowe, jak nam mamy tam dalej, amerykański samochód Trans Am. Przez ten parking w przeciągu, na przestrzeni 2-3 lat przewinęło się ponad 700 samochodów. Głównie właśnie, jak powiedziałem, marek niemieckich, które zostały odzyskane dla prawowitych właścicieli. W Radiu Kraków rozmawiamy dziś wieczorem na szlaku o mafii samochodowej. Kim są złodzieje, proszę panów? Gościmy dziś przedstawicieli krakowskiej policji w studiu, przypominam państwu. My jako przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, nie używamy pojęcia mafia, ponieważ jest to pojęcie obce, pochodzące z gruntów włoskiego. Raczej operujemy pojęciem zorganizowanych grup przestępczych,
Ale panie nadkomisarzu, jak zwał, tak zwał. My mówimy dziennikarze i ludzie z ulicy mówią po prostu mafia. Wiadomo, czy to są zorganizowane grupy przestępcze, czy też mafie. To samochody giną i ginie ich coraz więcej. No więc kim są złodzieje? Na przełomie 89 i 90 następuje ogromne rozbicie struktur MSW, w tym także przede wszystkim służby bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie, że służba bezpieczeństwa jeszcze jesienią 89 roku liczyła około 24 tysięcy ludzi. Kilka tysięcy ludzi, o czym niechętnie się mówi, generał Kiszczak, ówczesny szef MSW, generał Czesław Kiszczak, przesunął do policji, wymieniając tylko legitymację, ale uratował ledwie około kilku tysięcy. Natomiast w 90 roku wiosną, kiedy doszło do weryfikacji, okazało się, że do weryfikacji wystartowało tylko około 4 tysięcy funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Co się stało z tą potężną masą co najmniej około 15 tysięcy ludzi? Powiedz mi, kto to jest Nikodem S., o którym wszyscy mówią, że jest ojcem chrzestnym mafii samochodowej w Polsce. Kurwa! Miałem się o niego nie pytać, tak? Tak żeśmy się umawiali. Po co ci to? Po co ci to? Kim jest Nikodem S.? To pan sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. W tej chwili jest biznesmenem. Poważnie. Prowadzi zupełnie legalne interesy. Jest właścicielem dużego towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście prowadzi je przez podstawionego człowieka. I nic więcej panu nie mogę powiedzieć, bo jedni i drudzy domyślą się źródła informacji. A ja chcę mieć spokój. Tak to nazwijmy. Na pewno, natomiast jest to człowiek, który wiele znaczy. Nie tylko w strukturach, ale i poza tymi strukturami. Jest to człowiek, o którym mawia się, że bez niego nie istniałaby zorganizowana przestępczość. Wszyscy mówią, że jest to najwyższej klasy przestępca, który ma za sobą nie tylko kradzieże, handel bronią, handel narkotykami, ale którego podejrzewa się o próbę likwidacji niektórych osób niewygodnych, jak na przykład Schwarzeneggera w Gdyni, do którego dostojącego w oknie na pierwszym piętrze oddano z przejeżdżającego samochodu kilkadziesiąt strzałów. Żaden też nie był śmiertelny. Otóż jak to jest, że teraz na przykład pan Nikoś funkcjonuje jako bardzo znany, ceniony i powszechnie szanowany, przynajmniej przez władzy, prawda, bo przez ludzi to już jest inna sprawa, biznesmen. Czy policja o tym nie wie? Czy policja i prokuratura są tu bezradne całkowicie? Panie prokuratorze, jakie są początki pracy nad sprawą Nikodema S? Sprawa Nikodema S rozpoczęła się w lutym 1994 roku na podstawie materiałów nadesłanych przez Departament Sprawiedliwości Senatu w Berlinie. Rozpoczęto śledztwo, wszczęto je, tak jak stwierdziłem, w lutym 1994 roku. Materiały te zostały nadesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości naszego kraju. Następnie zostały przekazane tutaj do prokuratury wojewódzkiej w Gdańsku i w dniu 28 lutego 1994 roku zostało wszczęte śledztwo z artykułu 276 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego. To znaczy wszczęto, artykuł ten mówi o
zorganizowaniu i kierowaniu związkiem przestępczym mającym na celu podejmowanie działań zmierzających do popełniania różnego rodzaju przestępstw. Kamienna twarz, ojciec czesny boss. To jego psydy, któremu to robił los. Zaczynał w Gdańsku swoją karierę, gdy pod grad hotelem i na molo cinkczarzy było wiele. Zakazana waluta, zakazany świat. Robiłeś tosa i miałeś far. 70 lata to kariery początek Trójmiasta. Wtedy to był bardzo miły zakątek. Wtedy Nikoś był ochroniarzem mecenasa, do którego należała cała największa kasa. Mecenas królem był i basta. Cinkczarzy, waluciarzy, milicjantów i prostytutek tego miasta. Byłem bez pracy, nie? Myślałem, żeby wykroić jakiś numer szybko i łatwo. Zarobić dużo pieniędzy, bo to chodzi w brudnych interesach. Zarabia się w sumie szybko, w sumie łatwo i w sumie duże pieniądze. Znałem człowieka w dyskotece, to był kolega kolegi, jeden z najbogatszych ludzi w Krakowie. W sumie za dużo wypił i poprosił mnie, żebym go odwiózł do niego samochodem. To był ładny samochód. Ja z miłą chęcią oczywiście, nie? Jak go spotkałem drugi raz, też w dyskotece, to się go spytałem, czy nie miałby dla mnie jakiejś roboty. I zaproponował mi przywiezienie samochodu z Niemiec. Pojechaliśmy całą grupą. Das Beste von heute. 94.3 RS2 Super Oldies und das Beste von heute. Na miejscu dowiedziałem się, że tych samochodów nie ma. Że one nie czekają tak od razu. Że trzeba je dopiero ukraść. Jak to nie wiedziałeś? Poza tym mogłeś się wycofać. Wycofać się już nie mogłem. Zobowiązałem się, że przywiozę furę, to zrobię. Czułem taką presję. Jest coś takiego jak przymus. Albo zostajesz w grupie, albo wypadasz z gry. W najlepszym wypadku. Policja strasznie się broni przed tym, że w Polsce jest mafia. Właściwie ciągle mówią, nie, to są jakieś drobne grupy przestępcze, ograniczone do pewnych terenów, do pewnych obszarów, prawda? Nie ma takiej klasycznej mafii, gdzie stoi ojciec chrzestny, gdzie jest powiązanie ze światem polityki, z najwyższymi urzędnikami państwowymi. W związku z tym nie ma mafii. Długo szukali dla mnie samochodu, aż wreszcie znaleźli. To był Mercedes. Rozdarłem się, że ja nie wyglądam na właściciela takiej fury. No ale uspokoili mnie i w końcu się zdecydowałem.
utrzymywano Polaków w nieświadomości takich no, blisko co najmniej 5-6 lat. Dopiero w pół roku temu były szef MSW zaczął przebąkiwać, że mamy do czynienia z mafią. Otóż zanim będziemy kontynuowali sobie te nasze wątpliwości, to chcę jeszcze na chwilę pana spróbować przekonać do tego, że jednak jest w Polsce mafia, proszę pana. Jest w Polsce mafia, to znaczy są takie struktury. Przede wszystkim są powiązania między prawdziwymi przestępcami z krwi i kości, którzy zaczynali jako cinkciarzy, jako sutenerzy, jako drobni włamywacze gdzieś w latach 70. Tam często zamieniając się w rolę konfidentów, jeszcze wtedy jako drobni przestępcy, wchodzili w kontakty z SB, z komórkami do spraw przestępczości gospodarczej, które wtedy były bardzo rozbudowane w policji. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że te znajomości trwają do prawie końca lat 80., gdzie oni funkcjonują z jednej strony na obrzeżach policji jako informatorzy, dzięki temu mają przyzwolenie na to, żeby prowadzić swoje interesy w tym świecie podziemnej kryminalistyki. Wyciągnąłem te podrobione dokumenty, podałem. Dwóch celników stało, podejrzliwie oglądali. Trzeci przeglądał te papiery, patrzył. No i mnie puścili. Kraj nie złudzeń, szmal płynie strumieniami. Dogonimy zachód i będziemy bogaczami. Szara strefa to kapitalizmu podwaliny. Zdają sobie z tego sprawę nawet porządne gliny. Procenty, ulgi celne, przekręty bankowe. To są kochani rzeczy nie na waszą głowę. Kraj nie złudzeń, nikt nikogo nie ruszy. Faceci łapią szmal i znikają w guszy. Chodzisz sobie po ulicy i wiesz, że stać cię na to, na tamto. Nie jesteś byle gównem, który się byle maluchem toczy. Jesteś gość, tak sobie mówię. Jesteś gość, jesteś kruszos. Gdy masz zagraniczną i drogą purę do jeżdżenia. 20 lat wcześniej też faceci tak myśleli, gdy przed swymi kobietami i kumplami lepszych ryżnęli. Już wtedy nikoś dobrze prosperował, zarobioną na autach kasę w konie inwestował. Awiabłonnej pod Warszawą, awiabłonnej pod Warszawą. Polityków i ich synów bardzo hojnie przyjmował. PRL, PRL, prywatny folwark partyjnych notabli, kraina złudzeń i utopii. Kraina sojuszu robotniczo-chłopskiego, a ty kmiotku pracuj od naszej forsy, wara ci kolego! Proszę pana, więc przede wszystkim przy okazji mafii warto powiedzieć sobie jedno. Nie jest tak wcale, jak sądzi opinia publiczna, jak chce mówić policja, że przestępczość zorganizowana zaczęła się na początku roku 90. Przestępczość zorganizowana mająca całkiem inne formy, ale kto wie, czy nie w o wiele bardziej groźnym wymiarze, istniała już w latach, powiedzmy sobie, 60., 70. i 80. Ja mówię tylko na podstawie tego postępowania, które przez okres ponad półtora roku prowadziłem, że już w latach 80. były zaczątki takiej działalności, którą można by teraz określić zorganizowaną. Były to w tym przypadku na przykład były w grupie przestępczej,
które zarzucamy Nikodemowi S., że on kierował tą grupą, były osoby, które znały swoje zadania. Były to wyspecjalizowane, członkowie tej grupy wiedzieli, jakie mają zadania. Były one powiązane z zawodami, które wykonywali, poligrafowie, drukarze, jak również nawet i rzeczoznawcy. W roku 1985 afera samochodowa została ujawniona i okazało się, że pięknymi samochodami sprowadzanymi nielegalnie wtedy z Niemieckiej Republiki Federalnej poruszali się notable klubowi, partyjni i wówczas milicyjni tego miasta. Nie zapominajmy, jakie to były czasy. Klub sportowy był doskonałą przykrywką do występowania do ministerstwa o wizę i o paszport. Była to już grupa, która miała powiązania z pewnymi osobami, od których zależało podjęcie jakiejś decyzji. Już również i w Urzędzie Komunikacji, w urzędach skarbowych, bo w tym czasie trzeba było jeszcze płacić podatki. W 85 wszystko było gotowe do aresztowania ojca chrzestnego Nikosia Bosa. Lecz gdy milicja przyszła po niego, no zgadnij kolego, tak oczywiście masz rację, zniknął, bo ktoś zadzwonił z ostrzeżeniem do niego. Sztuka zadawania pytań to, proszę pana, duża umiejętność. A więc po pierwsze, kto wiedział o planowanym aresztowaniu? Kto do niego zadzwonił z ostrzeżeniem? Wreszcie, kto mu pomógł ukrywać się prawie przez rok w Polsce, w czasie, gdy oficjalnie był poszukiwany listem gończym? To proszę sprawdzić. Mafią, trzeba to powiedzieć, było państwo. Mafią była jakby inny rodzaj mafii. Mafią były struktury partyjne. I oprócz tego istniał świat przestępczy, wspaniale także zorganizowany, zajmujący się troszkę innymi rzeczami tylko. W moim przekonaniu ta przestępczość była bardziej zorganizowana niż jest dzisiaj. Ja myślę, że to, co wtedy było możliwe, dzisiaj jest możliwe, ale nieco w innym wymiarze i na pewno trudniej jest taką przestępczość zorganizować. Wtedy, a nie jest to chyba tajemnicą, wtedy te wszystkie ślady, czy wszystkie drogi, którymi podążał Nikoś, prowadziły bezpośrednio do ludzi odpowiadających za tak zwany porządek publiczny. Wymienia się tam nazwisko pewnego generała, który był ówczesnym szefem milicji obywatelskiej. I jeśli by wobec tego pokusić się na jakąkolwiek konkluzję, to w moim przekonaniu właśnie dlatego, że ta siatka była tak mocno skorumpowana z ówczesnymi władzami, tak ciężko dzisiaj cokolwiek udowodnić i tak łatwo poruszać się nie tylko jemu, ale jakby dużej grupie tych, którzy byli gangsterami, tak łatwo się im poruszać dzisiaj po ulicy. Ale gdzie jest mafia w takim razie? Proszę pana, i mafia właśnie zaczyna się. Mafia zaczyna się wtedy, gdy okazuje się, że uczciwi do tej pory policjanci i przestępcy zaczynają mieć wspólne interesy, przekazują sobie wzajemnie informacje. Najważniejsze, że policjanci mają dostęp ciągle do swoich kolegów, którzy zostali w policji, którzy mogą zyskiwać informacje, ale na których mogą w sposób całkowicie naturalny, jakby wymóc za duże słowo, ale wynegocjować ochronę dla siebie i dla tego prawdziwego świata przestępczego, z którym mają kontakt. Jak kradłem, często wydawało mi się, że tam pod domem ktoś stał. Nawet wtedy, kiedy były zgaszone światła. Że parę samochodów dalej w nieoznakowanym wozie stała policja.
Często trzęsły mi się nogi. Tak samo było na granicy. Nigdy nie wiedziałem, czy mnie nie sprawdzą. Strach rośnie wprost proporcjonalnie do ilości przejechanych granic, wprost proporcjonalnie do ilości zarąbanych fur. Dlatego się brało. Mieliśmy zabezpieczony samochód Mercedes. Z informacji, z dokumentów wynikało, że jest to samochód kradziony, ewidentnie. Natomiast był już tak przygotowany i zrobiony, że były poważne trudności ze zidentyfikowaniem, znalezieniem właściwych numerów nadwozia tego samochodu. I pamiętam z kolegami, ambicja nasza nas zmusiła do tego, że musimy ustalić, jaki to jest faktyczny numer. I pamiętam, cały dzień spędziliśmy na rozmontowywaniu tego pojazdu i dotarciu do znaków ukrytych. I efektem tego było znalezienie tego jednego punktu, który nam pozwolił na zidentyfikowanie tego samochodu i w efekcie na znalezienie dowodów przeciwko paserowi, który był w posiadaniu tego samochodu. To dziwne, że w 90-tych latach policja złodziei samochodów łapać się uczyła, choć od 10 lat grupa Nikosia Niemcom, Belgom, Francuzom i Włochom bryki szyła, bryki szyła, bryki szyła. To było w 86 roku, gdy Nikoś wypłynął z ukrycia i mroku. W mieście Hamburgu się objawił, teren znał dobrze, więc nieźle sobie radził. Dobrze sfałszowane papiery miał i bardzo szybko miał niemiecki aut zwać tak jak chciał. Na portowym wybrzeżu ze statkami robił szybkie interesy z przemytnikami, geszefciarzami, biznesmenami, starymi kolegami i cinkciarzami. Tuż obok portu na małej ulicy założył firmę Skotek, blisko mieli celnicy. Prywatny sklepik był przykrytką lewych interesów. Polska była wtedy jeszcze krajem państwowych GS-ów. Odbudował w Hamburgu swą potęgę bez trudu. Znów był bosem, 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 królem samochodowego szmuglu. Od lat miał tam przecież swoich ludzi. Przejął tylko kontrolę nad interesami. Kto w tamtych czasach tolerował, a nawet wspierał nielegalny handel? No ale przecież pan wie, że to jest nie do sprawdzenia. No to może inaczej. Kto tak naprawdę kontrolował polskich cinkciarzy w latach 80? Pan nie wie? To ciekawe, że Hamburg jest tym miastem najchętniej zwiedzanym przez polski świat przestępczy. Chcę panu przypomnieć, że Hamburg był miastem słynnej grupy polskiego wywiadu na przełomie lat 60., gdzie wysłana została specjalna grupa 5 braci, z czego 3 było pracownikami, oficerami wywiadu, z jednym tylko zadaniem. Zdobycia w sposób nielegalny poprzez rabunki, bandyckie napady, a także przez zabijanie ludzi, ogromnego majątku na rzecz polskiego wywiadu. Afera ta była znana pod tak zwaną aferą żelazo. Za mną znajduje się ogromne więzienie Tegelberg.
W Berlinie mówi się, że jest to bardzo ciężkie więzienie. Zanim człowiek wyjdzie z niego na wolność, mija 3, 4, a może i więcej lat. To tu siedział Nikodem S. Tu planował swoją ucieczkę i stąd później w czapce swego brata na głowie wyszedł spokojnie przez bramę. Wszyscy dziwili się, jak to było możliwe. Kilka metrów od nas czekał podstawiony samochód i już go nie było. Jego brata aresztowano kilka miesięcy później, tu, w tym więzieniu, i przeniesiono go do Moabitu. Policja niemiecka tą zamianę ról w celi odkryła dopiero po 9 miesiącach. Analiza ucieczki Nikosia z więzienia wskazuje na dziwne tropy. Była bardzo dobrze obmyślana, piekielnie dokładna. Tego nie mógł wymyślić człowiek, który oficjalnie uchodzi za autora tej ucieczki. Co by nie mówić, postura Nikosia, a postura jego brata to ogromna różnica. Co to oznacza? W czasie, gdy runęła żelazna kurtyna, Nikoś w Polsce wielkie interesy robić zaczyna. Amnestia w 90 ręce mu rozwiązała, na granicach kontrola łagodna się stała. Ludzie Nikosia nie nadążali z dostawami, to było Eldorado, auta płynęły setkami, setkami, setkami. W krainie złudzeń spełniały się marzenia, były wreszcie tanie fury, tanie zachodnie fury do kupienia. Wielu gości, co mają pieniądze, to oni dużo nie robią. Chodzą do knajp, do lokali, zatańczyć, zabawić się. Chodzą do kina. Czasem jak jest ładna pogoda, jadą na trawkę. To na tej zasadzie. Wakacje to w sumie były cały rok. Jak robiliśmy, to były 3 dni. A potem przerwa, dopóki nie załatwialiśmy spraw tutaj. To było wolne, co człowiek pożywa. Właściciele knajp dobrze wiedzieli, kim byliśmy. Tak naprawdę to cały lokal wiedział. Obsługa, kelnerzy, portierzy. I wiesz, często zastanawiałem się, dlaczego nas po prostu nie podpierdolą. Ale to było na tej zasadzie. Naprawdę mieliśmy gest. I oni dobrze wiedzieli, że przy nas po prostu mogą zarobić. Siedzieliśmy w tych knajpach godzinami. Często po zamknięciu lokalu były imprezy na całego. Oni byli po prostu współbiesiadnikami. Nieraz przy nas zapalili jakiś koks czy hasz. I wiesz, dla ludzi, z których myśmy się wywodzili, nie powiem biedoty, ale średniego życia, to także było coś nowego. To także byli młodzi ludzie. Przyzwolenie. Oczywiście, że było. Bo z tego przyzwolenia cały ten interes byłby o dupę rozbić, a kręcił się tak pięknie, że nic dodać, nic ująć. Wiesz co, w pewnym czasie tyle się tego namnożyło, że co drugi z bogatszych znajomych miał taki samochód. To było przyzwolenie i ciągnęło się coraz wyżej. Nie jeden adwokat i tego typu podobni mieli takie samochody i dobrze wiedzieli, jakiego pochodzenia są. Thank you.
Jeśli już mówimy o mafii, zaczyna się też powoli styk ze światem polityki. Na razie na szczeblu jakby samorządowym, gdzie często drobni, jak na skalę kraju, biznesmeni, prawda, mają styk właśnie z byłymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, z byłą nomenklaturą partyjną. Niech pan pamięta też, że ogromna masa działaczy partyjnych po 90 roku straciła pracę. Nie było tego myślenia, które teraz jest w 90, na początku 96 roku, kiedy my sobie rozmawiamy i partią rządzącą jest była partia post-PZPR-owska. Oni myśleli, że muszą zejść do podziemia, że nie ma dla nich miejsca. Oni także wchodzą w ten biznes. Jeżeli pan sobie teraz wyobrazi, że pierwszy sekretarz PZPR w Wołominie, w Legionowie, w Pruszkowie, w Sochaczewie, prawda, ma swoich znajomych, którzy byli naczelnikami wydziałów Służby Bezpieczeństwa, naczelnikami wydziałów do przestępczości zorganizowanej i są w tej chwili na równym poziomie, to oczywiście, że oni zawiązują między sobą te więzy. W Krakowie dom na klinach wynajmował, tu wozaków i kurierów z autami przyjmował, lecz policja, już nie milicja, miała go na oku i obserwowała jego dom od situ do zmroku. W maju 92 policja wkroczyła do akcji na całego. 9 osób wtedy aresztowano. Oczywiście nikogo się nie złapano. Krainie złudzeń, dzwonią telefony, zadzwonił telefon i WOS był ostrzeżony. Znowu jesteśmy w tym samym punkcie. Kto po raz kolejny ostrzegł Nikodema S. przed planowaną akcją krakowskiej policji? On ma naprawdę dobrych informatorów. Jak to się dzieje, że do Nikodema S. co jakiś czas dzwonią telefony? I przypadkowo tak to się dzieje, że dzwonią tuż dzień przed planowanym aresztowaniem Nikosia? No więc to jest tak, że... To nie jedyny to przypadek Nikosia, do którego na kilka godzin wcześniej, czasami na jeden dzień, czasami na kilka godzin wcześniej przed próbą jego zatrzymania otrzymuje telefony ostrzegające. Z podobnymi przypadkami mieliśmy w Warszawie, na przykład w przypadku jednego z podwarszawskich gangsterów, Dziada, gdzie był planowany najazd na niesłychanie poważny ładunek. Mianowicie były to druki idealnie pasujące do wyrobu fałszywych rubli. I dosłownie na 2 godziny wcześniej otrzymał telefon i zdążył wypróżnić cały magazyn. Jak to się dzieje, pan pyta? No, to się dzieje prosto, to znaczy, że ma swoich ludzi. Bądź w Urzędzie Ochrony Państwa, w miejscowej delegaturze, bądź w policji, bądź w prokuraturze. I to musi mieć ludzi, ponieważ akurat takie akcje wymierzone przeciwko tym poważnym gangsterom są utrzymywane tak zwanej ścisłej tajemnicy, do której dostęp ma niewielki krąg osób. I jeżeli otrzymuje takie cynki, to znaczy, że ktoś go chroni. Dlaczego go ktoś chroni? Ano dlatego, że bardzo może się zdarzyć, ja nie chcę przesądzać sprawy, ale może się zdarzyć, to jest prawdopodobna hipoteza, że złapanie go i aresztowanie, nie wierzę, żeby się załamał, ale świat jest różny, prawda? Istnieje niebezpieczeństwo, że pociągnie za sobą tych, na przykład, którzy wydawali polecenie jego aresztowania. Podczas przeszukania w domu przy ulicy Fiederkiewicza znaleźliśmy skserowane akta główne postępowania prowadzonego przez jedną z prokurator przeciwko ludziom Nikodema S., no i oczywiście przeciwko jemu samemu.
Te akta nie były jeszcze udostępnione podejrzanym. One naprawdę nie miały prawa wyjść z prokuratury. To było wpajane. To było wpajane od samego początku. I to zostało w większości ludzi. Że jednak co by się nie powiedziało policji, to nigdy nie wolno mówić na temat góry. To zresztą było jasne powiedziane. Jeżeli powiesz coś na temat góry, to oni cię prędzej czy później dostaną, cię po prostu wkopią w piach. Miałeś rozmowę o milczeniu? Oczywiście. Nawet z samej góry nieraz byłem ostrzegany, że jak gdyby coś, to oczywiście kurwa nic. Nigdy nie mam zamiaru powiedzieć. Widzisz, tam na górze nie ma już żartów. Jak ktoś dał plamę, to czeka na niego odpowiednia nagroda. No co, nie wymknie się? Nie sądzę. No widzisz, dostępność cyngli na rynku polskim jest duża przez ruskich i tak dalej. Dostanie taki paręset dolarów i odstrzeli gościa. Po co? Dla zasady, nie? Dla zasady. Wiem, że coś takiego gdzieś tam w Polsce się wydarzyło. Po prostu osoby, które miały kontakt z Nikodemem S., po okazaniu jego osoby stwierdziły, że to nie jest ta osoba. Co to znaczy? To znaczy, że akurat w tym przypadku, że ktoś mógł przedstawiać się jako Nikodem. Czyli po prostu podszywać się pod jego imię, nazwisko. No to jest taka hipoteza. Chociaż uważam, że nie mająca takiego uzasadnienia zbytnio. Znając bardzo dokładnie osoby, które były przesłuchiwane, którym okazywano ich powiązania. W lipcu 92 na Siennej zastawili pułapkę na niego. W Warszawie policjanci nikogo się złapać chcieli, nic im z tego nie wyszło, spierdolony plan mieli. Trzymali go w żuku, lecz tylko przez chwilę go widzieli. Pół roku później w krainie złudzeń ojciec ślepy kamień na twarz, nikość bos. Trafił na salę sądową w Warszawie. Policja go złapała, bo podobno farta miała. On mówi, on twierdzi, on mówi, że tak chciał. Dostał mały wyrok za gówniane sprawy. Z więzienia rządził, nikt mu nie dał rady. W 84 wolny był. Szmal zbierał i szczęśliwie żył. Czy góra jest powiązana ze światem polityki? Polityki? Ja ci powiem to inaczej. Myślę, że górę jest stać na to, żeby kupić każdego w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, kiedy będą go potrzebować, nie? Każdego polityka? Polityka. Polityka. Po co polityka? W odpowiednim czasie odpowiedniego człowieka. Wiadomo, o kim mowa, o jakich ludziach mowa. O policji, prokuraturze? Odpowiedniego człowieka, żeby sprawę umorzyć, żeby sprawy w ogóle nie było. Nie? Oni mają tyle pieniędzy, że mogą kupić każdego. No, prawie każdego. No dobrze, no ale to czy oni tak twierdzą, czy to jest twój pogląd? To jest mój pogląd oparty na przykładach. Były takie sytuacje? No wiesz, jeżeli ktoś wykpił się sianem za rzeczy mi przypisywane, w efekcie wychodził szybko, czysto, wszystko w porządku, no to... No, jakiś konkretny przykład? Jeszcze nie zwariowałem. Obserwując życiorys Nikosia, jacy ludzie wokół niego się przewijają? Czy jest, można powiedzieć, że przewijają się wokół niego ludzie z pierwszych stron gazet? Tak, można to udowodnić. Dysponujemy materiałami niemieckimi, z których wynika, że będąc tam, kontaktował się z tak zwanymi biznesmenami, którzy po prostu robili tam jakieś interesy. Ten kontakt polega na tym, że po prostu dzwonił do ja nie będę wymieniał nazwisk, bo nie o to chodzi. Powiadam jeszcze raz, że te dokumenty znajdują się w odpowiednich służbach, polskich służbach również. W ramach pomocy prawnej polskie służby otrzymały te dokumenty.
Natomiast z tych dokumentów wynika wprost, że są to kontakty bardzo bliskie, bardzo zacieśnione. Te kontakty poszerzają się nie tylko o środowiska biznesmeńskie, ale i również o środowiska polityczne, czy trochę jeszcze inne, o których nie chciałbym teraz mówić. Są pewne granice mówienia, prawda? Są pewne granice mówienia i to jest tak, że ci ważniejsi ludzie parający się przestępczością posiadają nieprawdopodobnie silne zaplecze. Proszę pana, gdybym mógł panu powiedzieć, tylko niestety nie mogę tego panu powiedzieć, ale gdyby pan na przykład wiedział, jak jeden z tych bohaterów, o których tu już mówiliśmy, jakie on ma silne wejścia w świat, który już bezpośrednio dotykał świata polityki, to najwyższych szczebli. Czy tworzyły się tam już jakieś zalążki tego, co określamy jako wspólnotą interesów, to może byłoby za daleko. Ale istnieje możliwość tego, że w którymś momencie zaczynają się te interesy przeplatać. Poza tym, proszę pana, no politycy są tylko ludźmi. Politycy, proszę pana, lubią wino, kobiety i śpiew, także jak każdy ludzie. Otóż w tej kategorii usług najlepszym jakby źródłem, najtańszym dla polityka jest wejście no, ze światem takiego no, lekkich nieprawości, można powiedzieć. I przecież mamy takie przypadki już, gdzie posłowie z niewiadomych powodów nagle okazuje się ręczą, dają poręczenie za ewidentnego kryminalistę. Czy sądzi pan, że pan jest tak naiwny, że wierzy pan w to, że telefon od żony tego kryminalisty spowodował u posła taki szlachetny odruch złożenia pełnomocnictwa? Ja w to nie wierzę. Krainie złudzeń nic nie znaczą nazwiska, nic nie znaczą inicjały. Lepiej ich nie znać, popadną strzały. Lepiej ich nie znać, popadną strzały. Nasi policjanci już zostali odpowiednio przeszkoleni, potrafią już wstępnie indywidualizować te pojazdy, rozpoznać, czy jest to pojazd legalny, czy jest te numery identyfikacyjne. Jeżeli wzbudzają jego wątpliwości, ten pojazd zabezpiecza. Także już samo poruszanie się po drogach kradzionymi samochodami sprawia już dużo większe trudności. No i a dwa, rejestrowanie tych pojazdów. Jesteś poszukiwany przez policję. No, jest nerwowo, bardzo nerwowo. Stary, tyle nerwów, co mi zjadła ta sytuacja, nikomu nie życzę, nikomu. W stosunku do Nikodema S. nie zastosowano środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zastosowano inny środek, poręczenie majątkowe, dozór policji, jak również wystąpiono o unieważnienie jego paszportu. Ja nie komentuję tego zwolnienia za kaucję. Żyję z dnia na dzień. Pewnie można się przyznać, można się zgłosić, można odsiedzieć. Nie. Ja znam więzienie, ja to porównuję do samobójstwa. Nie ma. Wiesz co? Byłem w takim stanie ostatnio, że naprawdę myślałem, żeby to zrobić serio. Skończyć ze sobą. Pyk, koniec. Ja pomyślałem, prześpię się, nie? Prześpię ten cholerny dzień. Jutro będzie lepiej. Jutro nie było lepiej. No ale byłem dalej od tego kroku. No. No. Tenże Pershing, o którym mówiliśmy na sali sądowej, powiedział do kolegi dziennikarza, tu znalazłem się dzięki Jachowiczowi i proszę mu powiedzieć, że ja mu tego nie daruję. Tego typu groźby, jak to, że znajdę się w wiśle z kamieniem uwiązanym, prawda, u szyi, że ktoś mnie wywiezie do lasu i tam dostanę tak kijami bejsbolowymi, że będę do końca życia jeździł na wózku inwalidzkim. Tego typu groźby już spotykałem i jestem na nie i uodporniony, i ewentualnie przygotowany, bo taki jest jakby rachunek, który trzeba zapłacić, jeżeli się poważnie ten zawód traktuje. We'll be right back.
Nikodem S. Nikoś został zastrzelony 24 kwietnia 1994 w samopołudnie w Las Vegas. Andrzej K. pseudonim Pershing. Polski gangster K. pseudonim Pershing. Polski gangster numer 1. Zginął 5 grudnia 1999 roku w Zakopanem od kul zawodowego. Wkładał narty na bagażu swojego samochodu.